Adresatem tej książki nie jest nie tylko moje pokolenie, czy pokolenie starszych ode mnie, ale młodzieży, moich studentów. Historia Polski jest przepołowiona. To jakby ktoś amputował pół mózgu. Bo nie można pisać historii Polski bez historii Lwowa, Wilna, Krzemieńca. Ludzi wywieziono, zamki spalono, kościoły zamieniono w magazyny, po cmentarzach poszły czołgi i spychacze wyrównały. No i jest to Atlantyda. XX-wieczna Atlantyda. Ja ją po prostu odtwarzam. Historię tworzą nie tylko królowie, nie tylko przywódcy państw, prezydenci. Tworzymy wszyscy. Tylko jeden tworzy historię swojej rodziny, drugi swojej wsi, miasta, firmy, uniwersytetu. I trzeba to wyłowić i pokazać.